Migranci przylatywali do Mińska. Jest ruch Turcji i granica. Turcja zakazuje sprzedaży biletów. Chodzi o loty na Białoruś. Obywatele Iraku, Syrii i Jemenu, udający się na Białoruś nie kupią biletów lotniczych u tureckich przewoźników. Oficjalny zakaz sprzedaży wydała Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego Turcji, poinformował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakup Kumoch. Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego Turcji wydała zakaz sprzedaży biletów dla obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, udających się na Białoruś, wskazał w czwartkowym wpisie na Twitterze Kumoch. Dodał, że zakaz dotyczy zarówno Turkish Airlines jak i Belawi oraz wszystkich lotnisk i obowiązuje do odwołania. Kilka godzin wcześniej Kumoch przekazał potwierdzoną przez Turkish Airlines informację, że przewoźnik TNT będzie przyjmować na pokłady samolotów do Mińska obywateli Iraku, Syrii i Jemenu, z wyjątkiem posiadaczy paszportów dyplomatycznych. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy Kumoch podziękował wszystkim, którzy uczestniczą w rozmowach w tej sprawie. Turcja oskarżana przez napływ migrantów już wcześniej w czwartek. Źródło dyplomatyczne w Brukseli informowało, że linie lotnicze Turkish Airlines jeszcze w czwartek ogłoszą wprowadzenie zakazu sprzedaży biletów dla obywateli państw, z których pochodzą migranci, m.in. Iraku i Syrii, na loty do Białorusi. Tego dnia też tureckie MSZ w komunikacie na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej przekazało, że odrzuca próby przedstawiania Turcji, która nie jest stroną w tej sprawie, jako części problemu. Dodano, że Turcja w pełni wspiera swoich sojuszników, Polskę, Litwę i Łotwę. Zaznaczono jednak, że, według tureckiego MSZ, przy okazji kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy Unii Europejskiej celowo atakuje się linie lotnicze Turkish Airlines. Turcja była już wcześniej oskarżana o umożliwianie napływu migrantów na Białoruś. Wielu z nich miało dotrzeć do Mińska liniami Turkish Airlines. Trzeba ograniczać eskalację konfliktu w Brukseli i unijnych stolicach. Rośnie świadomość, że aby powstrzymać eskalację kryzysu na granicy, trzeba ograniczyć napływ migrantów na Białoruś drogą lotniczą. W tej sprawie prowadzone są zakulisowe rozmowy z krajami spoza Unii Europejskiej, których linie lotnicze latają do tego kraju. Zobacz też, Litwa, migranci na granicy z Białorusią. Cisza przed burzą. Komisja Europejska podała w czwartek, że Unia Europejska będzie dążyć do umieszczenia na czarnej liście linii lotniczych przewożących na Białoruś migrantów, którzy później próbują przekroczyć granicę Unia Europejska. Turecka dyplomacja przypominała, że dobrze rozumie wyzwania związane z nieuregulowaną migracją, na które teraz narażone jest Polska, Litwa i Łotwa, ponieważ Turcja przez ostatnie 10 lat przyjęła najwięcej uchodźców na świecie. Turcja przy każdej okazji podkreśla, jak ważne jest podjęcie niezbędnych kroków w walce z nielegalną migracją i handlem ludźmi i wzywa społeczność międzynarodową do odpowiedzialności i rozsądku w tej sprawie, podkreślono w komunikacie.